Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 6 lutego około godziny 22.50 w budynku przy ulicy Pabianickiej w Bełchatowie. Tam też znajdują się kwatery pracownicze. Zapalił się dach. Według informacji przekazanych przez osoby, które samodzielnie opuściły hotel, w budynku przebywało dziewięciu mieszkańców. Po sprawdzeniu przez służby okazało się, że dwóch mężczyzn brakuje. Szybkie i zdecydowanie działanie policjantów sprawiło, że dwóch zaginionych mężczyzn udało się zlokalizować i wyprowadzić z płonącego budynku. Na szczęście mężczyźni nie odnieśli żadnych obrażeń i nie Wymagali hospitalizacji. Wstępne straty oszacowane przez strażaków to 200 tysięcy złotych.